tych małych dzieciom przedszkoli czy żłobków. I dopiero ten czas do tych przedszkoli, do żłobków, jak dorobimy te drogi, to będzie dobre. I dlatego chciałem dać następujące propozycje. W tym roku kończymy ulicę Derdowskiego, tam te wszystkie mamy, ile mamy, 6 milionów, czy jest tam pieniędzy na drogi. I weźmy to już w końcu, wydajmy na te drogi i przystopujmy w pewnym stopniu. Nie, zostawmy to co myśmy zawsze tam dwa, te 2 miliony na przyszły rok, a w przyszłym roku w budżecie przeznaczmy z tym, że w tym roku już trzeba przygotować miejsce, przygotować plany, przetarg ogłosić, bo to dla niewieloletnich możemy to zawrzeć, ogłosić na wybudowanie przedszkola modułowego. Takie, które przyjadą w ciągu 2 miesięcy, postawią i będzie gotowe. W którym miejscu? Właśnie to, no znajdziemy miejsce, na którym miejscu. Najlepiej jest Mosta. Bo żeby objąć ten teren Rewa, Mechelinki, Mosty i Pierwszyno, najlepiej w tamtym terenie. Bo za 2 lata, jak dobrze pójdzie, najdłużej za 3 lata będziemy mieli duże przedszkole w Pogórzu, nie? Mamy przedszkole w Dębogórzu, Pogórzu i także w Mostach. I musimy poświęcić, przystopować różnego rodzaju inne inwestycje i zbudować to przedszkole, bo inaczej pewnie nie wyjdziemy z niczym. Możemy tak ad hoc, ażeby polepszyć w przyszłym od września, ochotnicza straż pożarna jest nasza. To jest nasz teren, wszystko i oni wydzierżawiają na przedszkole, dla Łódzka, dla podmiotu innego. I od września, żeby oni wypowiedzieli nam, i my zrobimy tam przedszkole nasze. To oni muszą teraz w Buncie wypowiedzieć, żeby od września. No to mówię, żeby od września już nie. Nie, Buncie. Co nie? Przepraszam. No my szukamy każdego miejsca, szukamy w prywatnym, tam będzie 10. Ale też żłobki też są niezbędne. Ja... A to nie jest żłobek na przyszłość. Ja mam trochę inną myśl, chciałabym dobra, się z Panem podzielić. No to będziecie mieli inną myśl, tylko ja mówię. I myślę, że... Druga rzecz, żeby znaleźć jeszcze, zrobić nie tą wizję, ale rozeznanie w szkołach czy w wsiach, żeby wydzierżawić no, czas do wybudowania do przyszłego roku na ten okres następnego roku, od września do czerwca przyszłego roku, może znajdziemy jakieś pomieszczenia prywatnych ludzi, którzy jakiś dom i tym podobnie i wydzierżawimy i zrobimy tam tymczasowe te przeszkody, które nam brakuje. Jest taki piękny osiołek, bójcie, jak się wjeżdża do Rewy, po prawej stronie, który nie może być sprzedany. Mogę podpowiedzieć. Nie wiem, jak to jest. Jest dopuszczony do eksploatacji. Jest czasowo, ale jest dopuszczenie, jest. Główny zamysł jest taki, żeby teraz pokręcić to kontrolę, jak pójdzie i od przyszłym roku wybudować to przedszkole modułowe. I też raz mamy zabezpieczenie, bo za 2 lata będzie duże przedszkole w Pogórzu, w Dębogórzu mamy przedszkole i w Mostach i będzie to ostateczne zabezpieczenie. A jaki trzeba się w przeszło 2 miliony złotych. Ja to nie są żadne pieniądze na naszą bezwód. Ja uważam, że ten dobieg jest do 3 milionów. Akurat jak to nie eksploatowane, jakbyśmy zapłacili za używanie zaproszenia, by nam na lepsze. Mówimy już o następnym. A jeszcze nas interesuje, panie wójcie, cały czas ten rok. 2017. Jaka będzie decyzja? Musimy wyprowadzić część dzieci z mostów i zrobić to 5-godzinne drzewie. Pogadać, podpisać umowy, ogłosić przetarg dla tych prywatnych. Konkursy. Zobaczyć, jak no się do tego. Panie wójcie, ale to radne. Z tym, że my też powinniśmy, jak zrobiliśmy przedszkole w Dębogórzu, a drogi nie zrobiliśmy. No, trzeba by iść za ciosem i poświęcić tam te 100 tysięcy czy 200 tysięcy i zrobić drogę, no to ten czas właściciel będzie zobowiązany, żeby nasze dzieci przyjmowały. A znaczy to będzie takie... Panie wójcie, ale to wicewłaściciel, wyruszenie od miasta się patrzy, na pewno wyciężami tych chętnie widzę, że... Nie ma problemu. Ale jest właściciel, także uśmiecha się. Ja nie wiem, czy spełnia warunki. Jakby była oferta. Dobrze, to
kochania. No ale, ale nie mówisz, że nie. Zawsze można zbudować. Tylko muszę konkursu ogłosić, obiecać na przykład, jeżeli będzie przedszkole w danym obiekcie, to zrobimy do tego przedszkola drogi, żeby zachęcić danego właściciela. No i jakby jakieśmy znaleźli, tak jak to mówiłem, jakiś znaleźli jakiś nieduży, może nieduży, ale jakiś obiekt, który może tymczasowo będzie żawić, ale żeby załatać tę dziurę przez te dwa lata. I po tych dwóch latach, jak zrobiłem przedszkole mundurowe, to jest takie normalne przedszkole i na wiele lat, bardzo łatwo, przedszkola, wszystko i... Wójcie, przepraszam, ale jest ta pani, która w Mostach buduje i chce przeznaczyć obiekt na przedszkole, tylko czeka na akceptację gminy. A ja taki temat znam. Może nie będę tu tak szczegółów mówił, nie, ale... A jakie to? Pani, nie przedszkole, pani obiekt buduje. Jeżeli jak to uważam, że jakieś porozumienie z gminą by było... On, no nie chcę może nazwiskami. Ale uważam, że tutaj jako oferta jest też poważna, to co pani Jola powiedziała. Jak najbardziej poważna oferta jest, i drodzy Państwo, i obiekt jest, który by spełniał wymagania. Ale ona nie czeka na akceptację, jeżeli to jest ta sama osoba. Ona w przedszkole ma już, to jest przedszkole tam w Głębi, wybudowała piękny, duży budynek, który jest w stanie surowej. Czeka. No i czeka, no jakbym miała zapewnienie, panią, jeżeli ja jako biznesmen, jakbym miała zapewnienie z gminy, że mi da gmina 100 dzieci, to po prostu biorę kredyt konkretnie ileś milionów i wiem, mam zapewnienie kredytowe, mam poświadczenie z gminy, że będę miał i o kredyt taki moment występuje i dostaję kredyt. W jaki sposób gmina da 100 dzieci? Panie Wójcie, przepraszam. Zapewnienie ilości dzieci. A to jest bardzo ważne, jeżeli obiekt. Jeżeli... Nie, ale poczekaj. Akurat w kredytach trochę też. Jeżeli ktoś stara się o kredyt, to jeżeli ma zapewnienie, że ten obiekt dokończy i będzie zapewnione, że tam będzie zrealizowane, pani Olu, jakby coś źle mówię, że pani mnie poprawia, będzie zapewnione przy szkole na, nie chcę mówić na ile dzieci, to na pewno dalszą część finansowania otrzyma, tak? Ja tutaj uważam tą propozycję, bo jeśli się zgodzić. Tylko, że my nie mamy tyle, żeby zagadnąć. Panie Wójcie, nie jest to... Ja może teraz wstać. Ja na pewno widzę, że to jest temat, który w planie komisji musi się znaleźć i musi być jeszcze rozmowa na ten temat. Ta perspektywa rozwoju tego placówek dla przedszkoli. Bazy naszej gminie, dobrze, ale myślę, że to też dzisiaj hasła, tak? Ale dzisiaj my za dużo. Nie, na pewno nie rozmawiamy, bo byśmy siedzieli obili elektor w komisji. Że może to się w planie tutaj naszej komisji na ten rok jeszcze możemy to zacząć. Musi się. Dobrze. A dzisiejsza ta rozmowa miała nas przybliżyć. Zapoznać, może trochę uspokoić, może bardziej tutaj chodzi o to, żeby rodzice już wiedzieli konkretnie, tak, gdzie mogą kierować swoje podania. No i przede wszystkim też chodziło o tę ewentualną decyzję pana Wójta. Myślę, że będzie tutaj jeszcze rozmowa z referatem oświaty, co do przedszkola Lewie, które będziemy już wiedzieć, jakie dzieci ma przyjmować. Zdopingowanie. Rekrutacja ma wyglądać. I dzisiaj komisja powinna podjąć wniosek, że przychyla się do tego, żeby w Mostach wybudować przedszkole modlowe, że w tym roku zobowiązuje wójta do przygotowania wszystkich spraw związanych z programem wieloletnim tamtym i od przyszłego roku o przeznaczenie pieniędzy w budżecie na to przedszkole. No to wniosek może być z naszej komisji taki, że wnioskujemy o przygotowanie takiego programu, a później oczywiście będziemy podejmować wnioski o budowę. Najpierw trzeba nam taką informację przekazać, łącznie z prognozą finansową i tak dalej, a później możemy wnioskować. Jak wójt mówi, to z tego nika ma rezerwę. Pani Radna Tarowska. Wydaje mi się, że spotkaliśmy się po to, żeby z tego, co rozumiem, pani ma problem. Zresztą ten najpierw... No my mamy problem, nie pani. Nie opowiada za prowadzenie. Ale pani już sygnalizowała w ubiegłym roku. To nie jest nowy program, który się dziś urodził. To już on był.
mamy dziś, komisja ma wskazać, gdzie te dzieci, to co pani dyrektor mówi, czy będą w Września, w Brewie, czy w Mostach. Bo innej alternatywy komisji nie ma. Przedszkole to, o których mówi pan radny Jerzy, owszem, prywatne, tak, ale oni też rozmawiałam. Czym oni się kierują? Tym, że nie ma takiej stabilnej jakby polityki, może to za duże słowo, oświatowej, bo im zależy na dotacji, ale że to, żeby była stabilna, bo ona jest raz taka, więc niektórzy powiedzieli, tak, dokładnie, mówię, no mogą to zrobić, mogą rozbudować, ale zastanawiają się nieraz nad sensem, czy to będzie im się opłaciło, to jest dla nich inwestycja. A póki co, to panie wójcie, niech pan nie mówi o drogach, że drogi nie to jest moje nie zdanie i uważam, że ważniejsze jest przedszkolo. Panie wójcie, robiliśmy WPF. Nikt nie powiedział, że trzeba tam przeznaczyć jakieś pieniądze na projekt, na cokolwiek. Nie mamy tego zadania ujętego, a szkoda. Więc, a drogi to też są potrzebne. Dlatego, panie wójcie, wniosek taki, bo my wczoraj, póki co, no to też do uchwalenia plan 10 hektarów z funkcją również, między innymi mieszkaniową. Przystąpiliśmy do 115 hektarów w Pogórzu, też będą funkcje mieszkaniowe, więc zastanówmy się, żeby za rozwojem budownictwa jednocześnie były tam obiekty użyteczności publicznej, panie wójcie. To trzeba przy tych planach mieć. Wiadomo było, mosty się rozwijają, Lena się rozwija, dzieci przybędzie. I pani mówiła, to nie jest temat, który się urodził dzisiaj. Radny Stankiewicz i pani. Tak, wywołany samorządowiec. Związane, że urodziliśmy pani dyrektor, bo to jest pani dyrektor. To jest pani dyrektor problem, tylko to, drodzy Państwo, to jest problem gminy Kosakowa. Dobrze? Nazwijmy to po imieniu i podchodźmy do tego problemu wszyscy. Jeszcze się oberwie pani dyrektor. Ale nie wiem, dlaczego się oberwie. Ja, pani dyrektor jest tak kompetentną osobą, że zawsze radę. Także króciutko, traktujmy to jako problem gminy i podchodźmy do tego poważnie z zachowaniem tego rzeku z tamtego roku, bo ja niestety mam taki wielki problem. Dziękuję bardzo. Ja chcę tylko tutaj dodać, że tak naprawdę to nie jest ani mój problem, ani problem gminy. Największy problem mają rodzice. Największy problem mają rodzice. Bo teraz chcę Państwu zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Ja oczywiście to jest jakieś, ale umówmy się, że jest to tylko połowiczne rozwiązanie. Przeniesienie tych oddziałów przedszkolnych do Rewy to jest zapewnienie tylko na 5 godzin. Wiecie Państwo, że z roku na rok zainteresowanie 5-godzinnymi placówkami jest coraz mniejsze. O tym w tamtym roku mówiłam, ponieważ i dlatego był taki duży nacisk i też ja wyraziłam zgodę ze względu na zapotrzebowanie, żeby te oddziały przedszkolne były w Mostach, ponieważ w Mostach poza 5 godzinami połowa, dokładnie 50% dzieci tych 6-letnich korzystała ze świetlicy. Ze świetlicy, więc to było jakieś rozwiązanie, powiedzmy, może nie najlepsze, bo warunki w przedszkolu zdecydowanie są najlepsze dla tych małych dzieci. Natomiast zapewniały rodzicom jakby taki spokój, że to dziecko ma opiekę. Nie dość, że te starsze dzieci, ich jest coraz więcej w szkole, te młodsze dzieci muszą w świetlicy być, my musimy zapewnić dodatkowe pomieszczenie dla tych maluchów, bo przecież nie ze starszymi dziećmi te 6-latki. Więc to wszystko jakby powoduje, że niezadowolenie i tak będzie, nawet jeżeli to przeniesiemy do Rewy. Bo ono będzie tylko dla tych, którzy na te 5 godzin no jakoś sobie poradzą różnymi domowymi sposobami. Ale będzie na pewno większe na te przedszkola 10-godzinne w związku z tym, tak? Także tu trzeba to wziąć pod uwagę. I ja tylko proszę Państwa, żebyście pamiętali o tym roku 2020, że to będzie rok, w którym już nie będzie mowy na parę miesięcy przed rozmowa o tym, co my zrobimy i jakie półśrodki się znajdą. Bo już nie będzie półśrodków, po prostu niektóre placówki będą z musu zamknięte i nie będą mogły dzieci przyjąć.
I to już będzie, to do tego się trzeba przygotować naprawdę w połowie tego roku, żeby przez półtora roku załatwić problem, że w tym 2020 roku my jesteśmy gotowi do przyjęcia dzieci przedszkolnych. To tylko tyle. Dziękuję. Trzeba ten wniosek zapisać, to co pani mówi, żeby rok 2020 był obligatoryjny. Można to skończyć. Można mówiąc jako ten temat, jako, że to jest problem gminy. Drodzy Państwo, nie jest to problem gminy, jest to problem ogólnie przyjęte w Polsce. Jest to temat bardzo gorący, ale już minutę. Oglądając telewizję i inne sprawy, widać, że to jest nie tylko problem w Polsce, ale już stał się bardzo takim fajnym tematem wyborczym. Patrz, nie chcę tego klubu mówić, bo te powiązanie 5 godzin, 250 zł, to, drodzy Państwo, nie chcę politykować na tym, ale temat 5 godzin przedszkola i plus tego, jak ktoś mówi, 500 zł, na jego dziecko, 250, uzależnione, drodzy Państwo, patrzcie. No powiem, partia między innymi Nowoczesna dała program, powiązanie 5 godzin, ale warunek, drodzy Państwo, 5 godzin rodzice pracują, dostaną dzieci, czy będą mogli dzieci skorzystać z tej formy przedszkolnej, 5 godzin, dzieci przepraszam bardzo, tylko rodziców pracujących. Także, drodzy Państwo, ale tylko mówię, i kończąc, drodzy Państwo, ja mam. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedną rzecz, bo jest takie, co wygląda, jak to, co pani Kretowska powiedziała, na nawiązanie do tego, że my robimy plany i drogi, do tego potrzebne są plany, które wczoraj zatwierdzono na 100 hektarów, to jest plan, gdzie będą składowiska, będą zakłady różnego rodzaju, które mają przynieść zysk dla gminy. Tam jest znikoma ilość funkcji mieszkaniowych. I pani nie przesadza o funkcjach mieszkaniowych. Tam jest dodatkowo. Dobra, my mamy 5,5 miliona złotych na harmonogram w tym roku na drogi. Oprócz tego budujemy też drogę Dębowskiego, która też kosztowała i jest złożyć. I nic się nie stanie. Ja nie mówię, że nie, drogi nie są potrzebne. Są potrzebne, ale nie przesadzajmy z tymi drogami. I dlatego nic się nie stanie w przyszłym roku. I to jest konieczne, że musimy wybudować to jedno przedszkole jak najszybszym tempie w Mostach. To jest konieczność, ażeby przeznaczyć z tego, jak mamy w tym roku 5,5, to na drugi rok zostanie 2 miliony, tak jak zawsze zaplanowaliśmy i 3,5 będzie na przedszkole. Dobrze. I jeszcze coś mądrego pan Paczewski. No, nie wiem, czy mądrego, ale proszę przeczytać punkt drugi dzisiejszego programu. Zapoznanie się z informacją statystyczną na temat liczby dzieci w placówkach szkolnych w roku szkolnym 2018-2019. Ja nie wiem, jak się organizuje takie spotkania tutaj w tej komisji, ale jeżeli jest taki temat, to jest wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować naprawdę sprawozdanie statystyczne, a mianowicie w tabeli. Wyobrażam to sobie, że powinno to być tak zrobione, że dyrektorzy podają ile, jaki stan, co potrzeba zrobić i tak dalej. Spływa to do pani kierownik. Pani kierownik. I tak było. Ja nie skończyłem. Ja nie skończyłem. Pani kierownik to nanosi na jedną tabelę z prognozą demograficzną, która jest dokładnie określona co do osoby, ile jest według rocznika, ile jest według każdego rocznika dzieci, ile przybędzie. Można dodać jeszcze na parę lat do przodu, bo średnie przyrost mieszkańców mamy i to jest i to się przedstawia. I tam w podsumowaniu tego wszystkiego powinny być podane koszty i to, co trzeba zrobić. A tu jest dyskusja, popisywanie się może jakimiś tam elokwentnymi wypowiedziami na siłę, żeby się pokazać i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Stankiewicz i zamykamy temat. Przyjęta taką czy politykę, jak to słuchając starszych kolegów, znaczy wójta, że przed spotkaniami, komisjami udaje się do stosownych referatów. Drodzy Państwo, dzisiaj miałem przyjemność m.in. być w komunalce i pani Joli. Mogę, no nie chcę,
mogę na 100% zapewnić, że pani Jola ma dokładnie to, co pan mówił i jeszcze więcej. Tylko, bo ona analizowała, ma pięknie to zrobione w formie tabelki pani Jola i też jest przygotowana, także wielkich pan Moskwicz tutaj jak zawsze nie pokazuje nam, bo pani Jola, pani dyrektor, czy kierownik referatu jest na ten temat po prostu przygotowana i uważam, że wskazywanie tak kompetentnej osobie, co ma robić, to uważam, że jest nie na miejscu. Także bardzo bym prosił, to, bo pani Jola ma to, wskaźniki wszystko ma. Także pozwoliłem sobie jedno co. Panie radny, ja też mam słonia w karafce w domu i tego nikt nie widzi. Proszę to pokazać, wyświetlić. Co za problem? Czy to są tak ciemni ludzie, że nie potrafią zobaczyć, przeczytać? Może pana słonia nikt nie jest oglądany, panie Walczewski. Także proszę komentarze dla siebie zostawić. Dobrze? Także ja chciałem, że pomysł wymusić te dane, ale pani Jola powiedziała, tak, panie radny, zrobię panu to w tabelce. A ja, także pani Jola ma to albo jeszcze więcej. Tak, proszę bardzo, pani kierownik. Chciałam odnieść się do słów pana Walczewskiego i chciałam pana zapewnić, że to, o czym pan mówi, zostało zrobione w 2011 roku. My mamy. A to dlaczego nie ma tego na stronach? My mamy. Żeby się mieszkańcy zapoznali, zobaczyli, jaka jest sytuacja. Niektórzy radni zapoznali się z tym. Ta sytuacja została już zdiagnozowana i my wiemy, co na ten temat, gdzie. Tak, tak. Takie opracowania oczywiście są. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dla zainteresowanych i chcących. Wgłębić się w temat, a nie występować przed kamerami. Do planu mamy te punkty, o których mówiliśmy, żeby je sobie założyć w 2018 roku. I teraz już czy przed tym wniosek chciałabym, żeby... Tak. Tak, to co pan wójt powiedział, tylko pani wójt, ja bym nie chciała tutaj, żeby tak jak pan powiedział, wskazywać, że stricte od razu zabieramy z dróg. Tak. Owszem, tak, wniosek z komisji powinien... Nie zabieramy z dróg, tylko wracamy do tego planu. Tylko wniosek formalny, żeby padł, że w związku z sytuacją, która wzrosła... Istnieje konieczność. Istnieje konieczność, bo proszę państwa, ja jeszcze tak, żeby tutaj powiedzieć, ja pamiętam w ubiegłym roku, dwa lata temu, kiedy na komisjach kolega, którego dziś jest nieobecny, ale to jest Adam Pax, pokazywał nam w tabelkach statystycznie, o jakim przyroście mówimy. I z jego wyliczeń, z tych statystycznych, z tych metunkowych, wykazywał nam i chciał nam udowodnić, że tych dzieci wcale tak dużo nie ma. I że ta budowa naszej szkoły, potrzeba budowy szkoły w Pogórzu jest absolutnie negatywna. Nie może budowa przedszkola, bo opieram się na tych statystykach, o których teraz tak pan Walczewski głośno chce powiedzieć. Proszę państwa, ta statystyka w naszym rejonie akurat tak umyka, bo nikt nie przypuszczał, że tak radykalnie będzie duży wzrost i taka intensywność budujących się osiedli. Ale do czego zmierzam? Postawmy ten wniosek i składam formalnie, aby, tak jak pan mi powiedział, systemem modułowym, ze wskazaniem również miejsca Mosty, miejscowości Mosty, bo przedszkole w Pogórzu mamy zaplanowane i czekamy tylko na szybką realizację i myślę, że dzisiaj dostaniemy taką odpowiedź. Bo proszę państwa, budowa szkoły w Pogórzu wymusi budowę szybkiego budowania przedszkola. Już pani zapisała to ten wniosek? No próbuję, ale... No to formalnie. Budowa przedszkola w 2019 z określonym systemem modułowym, bo tak jak pan powiedział. Ale ja nawet nie określę, można? Nie określę sposobu i daty, terminu, bo mamy ręce związane. Sposób budowy będzie świadczył o terminowości. Ale nie, Bożenko, mogę powiedzieć, jeżeli uważamy, stwierdzamy, że istnieje pilna konieczność budowy przedszkola, tak czy nie, pani Olu, pani Bogawia, w gminie Kosakowo dodatkowego, to biorąc analizę później wójta, wicewójta, pasz stosownych ludzi, oni przeanalizują, że najszybszym metodą jest po prostu przedszkole modułowe. Ja nie chciałbym się wiązać do tego typu budowy, bo mam akurat skojarzenia takie, a inne na poligonach. No. Nie a ja mam także, drodzy państwo, ale uważam, że wójt przeanalizuje. Budowy przedszkola w Mostach 2020 rok? Ale określajmy dalej, że... Ty... Musi być, Jurek, u nas obliguje termin przeniesienia... Tak.
a miejsce trzeba... A później no, będą nam... Miejsce trzeba skorzystać tutaj. Ale jeżeli mam... Pierwszy raz ukrót sądę Patrzewskiego, że pokazywał ten miejsce tak, koło tego naprzeciwko... domu. Naprzeciwko... Nic, będziemy tego słuchać. Nic nie stoi na przeszkodzie zgłosić projekt uchwały na przystąpienie ale, do planu ale, do najbliższej sesji. Ale jeżeli piszemy konieczna szpilna kolejna sześć, to określamy, że to jest po prostu na już. Także nie musimy określać tak do nowej daty 2020.